Magda Małek i Paula Wyszyńska. Witamy Państwa w kolejnym odcinku programu Adoptuj Mnie. Dzisiaj mamy dla Państwa kolejne propozycje piesków, ale na początku chciałyśmy się podzielić bardzo dobrą informacją. Paula? Tak, dzięki naszemu programowi psiak, właściwie suczka, która była prezentowana w tamtym tygodniu, znalazła dom. Pozdrawiamy serdecznie panią, która ją adoptowała. Wiemy, że jest w Lubartowie. W dobrych rękach. W dobrych rękach i mamy nadzieję, że jakieś zdjęcia do nas dotrą z nowego domu, także. Bardzo się cieszymy w takim razie, tak. że możemy pomóc tym biednym, bezdomnym, kochanym zwierzaczkom. Mamy dzisiaj, tak jak wspomniałam wcześniej, kolejne propozycje. Paula, powiedz, kogo dzisiaj zobaczymy w tym odcinku? Dzisiaj na początku zobaczymy Weronikę, suczkę, która jest już bardzo długo w schronisku. To w takim razie chyba zaprezentujemy Państwu Weronikę. Nasza Weronika jest w schronisku już na pewno ponad rok. Jest psiakiem bardzo spokojnym. Ma około 3 latek. No niszczeje nam tutaj, nie oszukujmy się, niszczeje, także prosilibyśmy o pilny dom, czy to stały, czy tymczasowy dla niej. Jest ogólnie bardzo spokojna, zrównoważona. Widać, że była u kogoś w domu, bo zachowuje czystość, zakopuje za sobą, kiedy się załatwi, także myślę, że z utrzymaniem czystości w domu nie byłoby problemu. Werka nadaje się tak naprawdę do każdego domu, i dla osoby młodej, i dla osoby starszej. Jest taka spokojna, zrównoważona, bardzo potrzebuje pieszczot. Na pewno oddzięczy się za każdą pieszczotę wielką miłością i wiernością. Myślę, że będzie czuła się dobrze zarówno w domu z ogrodem, jak i w bloku, jak i u starszej pani. Także u rodzinki z dziećmi. Jest bardzo łagodna, jest posłuszna, uległa. Także no, można powiedzieć, pies idealny. Potrzebuje na pewno trochę zabiegów typu jakieś tam podcięcie, kąpiel, ale myślę, że to jest akurat najmniejszy problem. Także zapraszamy wszystkich serdecznie do schroniska po Weronikę. Kolejną propozycją na dziś jest psiak samiec Fox. Ma około 1,5 roku, maksymalnie 2. Ma piękne białe zęby. Psiak jest bardzo żywiołowy. Jest takim typem psiaka wyszczekanego z charakterem. Osoba, która chciałaby go adoptować, na pewno musi mu zapewnić jakieś bieganie, czy to będzie podwórko, czy po prostu energiczne spacery. Fox nie jest w żaden sposób agresywny, on po prostu lubi sobie poszczekać. Jeśli chodzi o inne psy, to jest różnie. Czasami się dogada, czasami się nie dogada, także najlepszy byłby dom bez innych psiaków. Idealnie wpasowałby się do takiego domu, gdzie byłby takim sygnalizatorem. Dawałby znać, jeśli ktoś by przechodził, jeśli ktoś by wchodził, czy jeśli by coś się działo. Fox, chodź. Hop. Fox jest bardzo przyjazny. Jest bardzo łagodny. Wymaga troszeczkę ułożenia na pewno, no i długich spacerów. Ma bardzo grubą sierść, także myślę, że na podwórku w jakiejś ciepłej budzie czy kojcu też by sobie poradził. Także Foksie, czekamy na nowego pana. Thank you.
Trzecią naszą propozycją w dniu dzisiejszym jest młoda terierka Maggie. Jest to bardzo młoda suczka, ma około roku, maksymalnie do półtorej. Jest tutaj stosunkowo niedługo, około 2-3 miesięcy. Maggie jest bardzo żywiołowym psiakiem. Jest taką niewielką maskotką, może ważyć około 7 kg. Maggie jest bardzo przyjazna, jednak bardzo energiczna, potrzebuje dużo ruchu. Jest bardzo łagodna. Jeśli ktoś ma dzieciaki i chce ją adoptować, to nie ma obawy, że coś tam zrobi czy ugryzie. Jest posłuszna. Na pewno trzeba będzie troszeczkę popracować nad jej sierścią. Chodzi o kąpiel i wyczesanie. Zresztą każdy psiak ze schroniska tego potrzebuje. Myślę, że adoptować ją może tak naprawdę każdy. Jest niewielka, tylko mówię, jest bardzo żywiołowa. Maggie bardzo lubi spacery, lubi pieszczoty, lubi biegać. Na pewno polubi zabawy wszelkie z piłeczką czy z frisbee. Jest bardzo fajnym psiakiem, jest strasznie przyjazna. Jest kontaktowa, pcha się do ludzi, prosi o pieszczoty, o przytulanie. Do tego jest śliczna. Także zapraszamy wszystkich po Maggie. Przy okazji prezentacji Maggie chciałabym Państwu przypomnieć, jak ważna dla suczek szczególnie jest sterylizacja. Jest teraz okres, gdzie suczki mają cieczki. Niewykastrowane samce biegają całymi watahami za tymi suczkami. Także kastracja zapobiega takim rzeczom. Często niewykastrowane psy uciekają z domu. I ludzie później mają pretensje. A jeśli wykastrujemy takiego psiaka, zmniejszy to ryzyko jego ucieczek, także to warto. Tak samo suczki, pamiętajmy o tym, że nawet jeśli adoptujemy suczkę ze schroniska, żeby poddać ją temu zabiegowi. Bo po pierwsze jest to dużo zdrowsze dla suczki, zmniejsza ryzyko wielu chorób, a nawet śmierci takiej suczki. I druga sprawa, szczeniaki. Po co prawda, rozmnażać bezdomność, skoro można temu zapobiegać? Taki zabieg jest kompletnie bezbolesny i trwa maksymalnie 2 dni, cały proces. Także myślę, że bardzo jest bardzo potrzebny i warto sterylizować suczki. Zapraszamy do kontaktu z nami. Można się kontaktować przez profil na Facebooku Schronisko dla Psów w Nowodworze lub wysyłać zapytania pod naszego maila wolontariat.nowodwor@gmail.com. Na naszym Facebooku podane są też numery do wolontariuszy, także serdecznie zapraszamy, żeby się z nami kontaktować. I widzimy się już za tydzień. Do widzenia. Do widzenia.